kościelny z 1669 roku i ratuszowy z 1794 roku. Oba dzwony zostały zarekwirowane na cele militarne podczas II wojny światowej i odtransportowane na złomowisko w Oranienburgu. Po wojnie, na początku lat 50. trafiły do kościoła ewangelickiego parafii świętego Andrzeja w Teltow. W 2009 roku zostały one zidentyfikowane przez parafianina Michaela Wilkę i wtedy też Rada Ewangelickiej Parafii świętego Andrzeja w Teltow wyraziła wolę ich przekazania do miejsca pochodzenia. Hier steht was von Frankfurt. Passt perfekt. Ja, super. Wieder ein Problem, oder? Ja, dann müssen wir runterfahren. Nee, geh! Wunderbar. Steig rein. Tu położyć? Daj moment. Stop. Drei. Hop. Wunderbar. Ja. Schön. Los, komm, schön. Alle Mann. Gut. Ja. Wow. Ja. Okay. Zostały przywiezione do Dębna. Dzwon kościelny należał do dawnej ewangelickiej gminy kościelnej w Neudam. Wykonany z brązu o średnicy 66 cm, odlany w warsztacie Lorenza Kikryca w Szczecinie w 1669 roku. W dniu 6 marca 2012 roku został zawieszony na starym siedzisku dzwonnym na wieży kościelnej na swoim dawnym miejscu. Dzwon ratuszowy, wykonany z brązu o średnicy 75 cm, odlany w warsztacie Johanna Chrystusa, jest eksponowany w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Witam bardzo serdecznie
proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Steltow, Tomasza Karczek oraz księdza intendenta, superintendenta kościoła ewangelickiego z Niemiec i w ich osobie wszystkich gości z Niemiec, których dzisiaj gorąco pragniemy powitać. Pozwólcie, że przekażemy to nasze powitanie staropolskim zwyczajem, chlebem i solą. To jest polski zwyczaj i niech on wyrazi naszą radość dzisiejszego dnia i szacunek, jaki pragniemy oddać naszym kochanym drogim gościom. Bardzo proszę. Września 2011 roku parafia ewangelicka świętego Andrzeja w Teltow przekazała tębnu dwa dzwony. Kościelny z 1669 roku i ratuszowy z 1794 roku. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Es soll der Name des Herrn gesegnet sein, gelobt sein, jetzt und für eine Ewigkeit. Beten wir. Durch den Herrn Christus, unser Amen. Thank you.